Siemano. A teraz coś, co mam na parapecie. Niedawno przesadzałem, zobaczcie. Tu była lufa, wykręcił się listek. Tu była lufa, wykręcił się świeży, jasnozielony listek. Tutaj tak samo. A przy tej już tu wychodzi. Czyli rozsadzenie tego dało jakiś tam efekt. A tutaj mam taką większą. Już mi sufit wygina. Większa sadzonka, roślina. Tu jeszcze miałem mniejszą od tej, bo z dwoma listkami. I teraz już jest taka przez, ja wiem, rok czasu. Od wiosny zeszłego roku. Taka duża urosła. Sztywne to jak z plastiku liście. Muszę umyć te liście, bo są tak ukurzone. Ale generalnie chciałem wam pokazać, co zrobiło przesadzenie i podlanie. No powiem wam, petarda. Po nowym listku się rozwinęło. Tam w oddali papryki. A pamiętacie leukokazję Gigantea? Jak wyciągnąłem tą pałę z piwnicy, uchlastałem ją, bo jakiegoś grzyba tam miała. Stało długo, długo w miejscu, stało aż tu nagle. Proszę. Jaki liścior się odkręca, wykręca. Rewelka. U mnie pogoda od przyszłego tygodnia już ma być dużo, dużo bardziej łaskawa. Więc w końcu może coś na dwór się wyniesie i budki się wszystkie rozbierze. Bo ma być cieplutko. Wrzucę tutaj screena ze zdjęciem. Z pogodą. To sobie możecie zobaczyć. Na drugim parapecie mam jeszcze takie opuncje. Zaraz wam pokażę. Opuncja figowa. No. Ciekawe, czy coś wypuści, czy się przyjmie. Tam mała palemka, duża palemka. Hehehue. Zobaczymy jeszcze, co mam na tarasie. I czy w ogóle przetrwało te przymrozki, które cały czas panują u mnie. Jeszcze dzisiaj, ostatni dzień, minus 4 pokazuje, a później w końcu petarda. No, tutaj widzę, że bez najmniejszego problemu. To są zimnotrwałe rośliny do minus 20 paru, tam 29 nawet. Nie ma możliwości, żeby jakiś malutki przymrozek cokolwiek zrobił. Najważniejsze tylko, żeby na nie nie padało i żeby były suche. Że te palmy nie są bliżej tarasu, to bym sobie z balkonu liściem dotykał. Tu maureli cisną. Fajnie już urosło. I te drugie tak samo. Myślę, że koniec maja. Podział, jak ktoś będzie chętny, to wiadomo. Póki co jeszcze malutkie. No i dobrze, bo to jeszcze nie jest czas. Druga połowa maja jest czas na banany, nie teraz. Choćby połowę kwietnia miało prażyć po 30 stopni, to pamiętajcie, że w maju jeszcze jest zimnej Zośki i bananu się jeszcze nie wysadza. I po co się z nimi męczyć w domu? Tak jak ja się nimi męczę. Lepiej poczekać. Pokażę wam jeszcze po stratyfikacji nasion z magnolii Grandiflory od Krzycha, który przywiózł mi to z Włoch. Był filming. Tutaj będziecie mieć linka do filmu. To sobie zobaczycie, jak przygotowywałem nasiona magnolii do wysiewu. I pokażę wam jeszcze nasiona, które bezpośrednio, od razu takie świeżutkie, włożyłem do ziemi, wykiełkowały, jak wyglądają magnolie na chwilę obecną.
I też przywiozłem sobie nasiona w zeszłym roku z wakacji cyprysa. Jak wygląda cyprys na dzień dzisiejszy? To sobie też zobaczycie. Demonami prędkości to wzrostu to one nie są. Chyba, że poprawi się coś w sezonie. Zobaczymy. Proszę, to jest magnolia. Przywieziona z Włoch. Jeszcze chyba nie przerasta. I petarda. Od razu nasiona takie świeżutkie, wyciągnięte i od razu wysadzone. I jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sadzonek. A tutaj cyprys. Patrzcie, jaka petarda. Cyprysów mam 5 sztuk, więc nie za wiele. Trzeba się liczyć jeszcze z tym, że mogą być jakieś niepowodzenia. Więc lepiej mieć jakiś tam zapas cyprysów. Ciepłolubne. Będę chował na magazynie i tyle, ale jestem ciekawy, jak to urośnie. Jakie to będzie wielkie. W ogóle takie przyjemne w dotyku, takie niby ostre. Cyprys taki ostry jest? Dziwne. Nie wiem. A teraz wam pokażę wysiane nasiona magnolii do doniczki zbiorczej. Tam będzie ponad 100 nasion. Po stratyfikacji dwumiesięcznej w lodówce. I powiem wam, że też działa. Też już ruszyło. Idę wam pokażę. Pewnie się spodziewaliście już tutaj jakiś roślinek. Ale na razie jeszcze ich tutaj nie ma. Natomiast to, co dzisiaj przyobserwowałem, to już wam pokazuję. Nie wiem, czy będzie widać. Widzicie tutaj nasionko? Już wychodzi ogonek z tego nasionka i wbija się w ziemię. A skoro z tego jednego wychodzi już i wbija się w ziemię, to założę się, że z tych ponad 100 albo nawet 200, które tutaj są wrzucone, inne tak samo już pewnie wyglądają. Tyle, że jeszcze nie wyszło na powierzchnię. No nic, będziemy z tym na bieżąco. Jak coś, to wam będę pokazywał, to jak to wygląda, jaki to rozwój ma i przyrost. Póki co, trzymajcie się. Yo.